Wiele osób, które stawiają sobie cel zgubienia danej ilości kilogramów, decyduje się na restrykcyjną dietę i wzmożoną aktywność fizyczną, która jak najszybciej doprowadzi ich do wymarzonej sylwetki. Nie ma w tym nic złego, dopóki dieta dostarcza nam wszystkich potrzebnych substancji. Restrykcyjne diety stosujemy często przed wyjazdem na wakacje, przed ślubem, czy nadejściem lata. Kiedy osiągamy swój cel, cieszymy się, że wreszcie możemy odpocząć od odchudzania. Niestety, takie podejście często skutkuje efektem jojo. Według statystyk nawet 50% osób odchudzających się doznaje efektu jojo. Czym jest efekt jojo? Znak zapytania. Efekt jojo następuje po przerwaniu odchudzania. Osoby, które się odchudzały, przybierają na wadze w bardzo szybkim tempie i często ważą o wiele więcej niż przed rozpoczęciem odchudzania. Dlaczego tak się dzieje? Znak zapytania. Zbyt niskokaloryczne diety. Jeśli przez długi okres czasu dostarczamy organizmowi minimalną ilość kalorii, po przerwaniu diety organizm zaczyna magazynować energię, przygotowując się na kolejny ciężki okres. Jak temu zaradzić? Dieta nie powinna być zbyt restrykcyjna. Lepiej zjeść więcej i dłużej ćwiczyć, niż zjeść zbyt mało. Mało produktów w diecie. Po zakończeniu diety często mamy apetyt na przeróżne potrawy. Jeśli przez okres kilku miesięcy jadło się tylko ryż i gotowanego kurczaka, to nie ma się co dziwić. Warto więc jak najbardziej urozmaicić swoją dietę odchudzającą i raz w tygodniu pozwolić sobie na posiłek taki, na jaki mamy ochotę. Może być to nawet tłusta pizza, czy wizyta w McDonald's. Dzięki temu organizm nie będzie aż tak spragniony odmiany. Nieregularne posiłki. Podczas diety niezwykle ważna jest regularność posiłków. Równe odstępy czasu jedzenia sprawiają, że metabolizm pracuje cały czas. Organizm po jakimś czasie się do tego przyzwyczaja, i kiedy po zakończeniu diety zaczynamy omijać posiłki i jeść bardzo dużo w jednym lub dwóch posiłkach w ciągu dnia, organizm zaczyna się buntować, metabolizm spowalnia, a energia z pożywienia zaczyna gromadzić się w postaci tłuszczu.